bardzo selektywne, pozbawione często obiektywizmu, a najważniejsze, że nie będące przedmiotem dzisiejszych obrad. Debatujemy o budżecie, nagle ktoś wprowadza wątek śmieci. I oczywiście jest to pozycja budżetu, gospodarka śmieciowa. Różnica, jak ja zauważyłem, między planowanymi dochodami i wydatkami to 1 300 000. Ale ci nowi radni, którzy z taką swobodą krytykują przeszłość, powinni dokładnie siąść, poczytać, przeanalizować i zapytać fachowców, żeby się nie ośmieszać, bo zarzucać komuś niekompetencje jest łatwo, tylko drogi panie radny, my ustaliśmy cenę, a przetarg tę cenę potwierdził. Cenę przetarg potwierdził, więc nie była to niekompetencja, że w tej chwili wzrosły koszty, bo zmieniły się warunki, bo ogłosiliśmy w przetargu inne oczekiwania w stosunku do gospodarki śmieciowej, to wzrosły koszty. Mieliśmy dwie alternatywy. Albo podnieść cenę, no to powinien zaproponować burmistrz, jeśli koszty wzrosły, albo dopłacić z budżetu. Pan burmistrz postanowił dopłacić, więc to rozdzieranie szat i adresowanie zarzutów w stronę radnych, no myślę, że jest zbyt pochopne i radzę dobrze panu radnemu, żeby dokładnie poczytał protokoły z tych wielu sesji, które na ten temat się odbyły i żeby popytał fachowców, nim sam będąc niefachowcem zarzuci komuś niekompetencję. Pan Karolinski, albo bym prosił. Przepraszam, jeżeli uraziłem za słowo niekompetencja, no ale chcę tylko tyle powiedzieć, że po prostu wydaje mi się to troszeczkę dziwne. No przecież na tym... Niech pan patrzy w przód, no, bo dzisiaj pan jest rał. Proszę pana, no ale dajmy sobie powiedzieć. Ja tylko chcę... Proszę pana, zobacz, prawda? No, przecież chyba przewodniczącym również Rady Miasta, prawda? Ktoś musiał po prostu na tym przeszłość i analizowali te wszystkie koszty, prawda? To nie jest tak, że to się zmienia raptem. Trzeba tak samo przewidzieć, prawda? Że może mogło się zmienić te koszty, prawda? Pan nie rozumie, że przetarg to potwierdził? Nie potwierdził. Nie? Nie. Pierwszy przetarg jak na ile? 500 tysięcyśmy dopłacili, za następny rok 1 000 000, a teraz wychodzi 1 600 000. Także chyba wszystko jasne, prawda? Żeby umieli zapłacić ten temat, bo rzeczywiście on odbiega od tego. Ktoś z państwa radnych się jeszcze chce zabrać głos? Ja dosłownie ten temat. Proszę bardzo. Przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Ja chciałem tego starszego radnego troszkę wesprzeć, panie Tadeuszu. I tak jak usłyszałem, nie do mikrofonu pan burmistrz powiedział, ale tak, to pan burmistrz proponował wyższą wyliczał tą cenę. A została przyjęta no, przez większość ta niższa cena i miasto musiało to dopłacić. Także tutaj młody radny, starzem oczywiście, ma to trochę racji, także no, nie możemy tak naskakiwać od razu na radnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze chce zabrać głos w punkcie? Zobaczujemy, czy się na budżecie Narodowego Funduszu Finansów. Pan burmistrz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, tak myślę, że na koniec tej dyskusji, która się tutaj pięknie zaogniła na temat budżetu, chciałem zabrać swój głos i ustosunkować się do niektórych rzeczy, które zostały tutaj wypowiedziane. Tak, kiedy pan Tadeusz Członka mówił na samym początku,
o dochodach, o dochodach bieżących, o wydatkach. To wydawało mi się, że mówię o rzeczach oczywistych i tak naprawdę nie powinien chyba mówić w tym gronie. Ale później, kiedy słuchałem wypowiedzi radnych, to myślę, że to trzeba powtarzać, panie Tadeuszu, każdą sesję zaczynać od tego. Zaczynać sesję od tego, że są dochody i są wydatki. Bo o tym zapominamy. Ja wiem, że jesteśmy teraz w okresie świątecznym, czarów i świętego Mikołaja i gwiazdki i tego wszystkiego. Ja wiem, to prawda. Ale ja nie jestem osobą tą, którą sprawię, że wydatki będą, a nie będzie dochodu. Że to nie będzie zrównoważone. Że inwestycje będą realizowane wszystkie, o których my mówimy. To jest niemożliwe. I musimy zdać sobie z tego sprawę. I to nie jest zadanie znaleźć pieniądze przez burmistrza. Ja tylko zgłaszam sygnał, że jest potrzeba taka ulica, taka, taka, taka inwestycja, a burmistrz ma to znaleźć. To nie jest tak. I chciałbym tu jasno powiedzieć, że nie jestem po to, żeby spełnić wszystkie oczekiwania, nawet nie mam takich ambicji. Natomiast mam ambicje bycia burmistrzem takim, który będzie realizował rozwój miasta Kraśnika. I do nawiązania do tego budżetu, który właśnie uchwalamy. Oczywiście, on nie jest jakimś budżetem przełomu, ale czy on ma być budżetem przełomu? On ma być budżetem kontynuacji rozwoju miasta, który wyznaczyliśmy wcześniej. Wyznaczyliśmy za rok temu, kiedy uchwaliliśmy ten budżet. I kiedy mówimy dzisiaj o inwestycjach, które będą robione, w tych 19 milionach inwestycji, które znaleźliśmy na inwestycje w 2019 roku, są to inwestycje, które kontynuujemy, za którymiście Państwo głosowali, których byliśmy dumni, mówiliśmy, że to są inwestycje potrzebne dla miasta, dla inwestycje potrzebne dla Kraśnika, dla mieszkańców. Bo przecież Park Jordanowski, kontynuacja oczywiście budowy sal gimnastycznych. Jedną halę budujemy, chciałbym Państwu powiedzieć, w tej części Kraśnika, w starej, bo takiej tutaj nie ma. Ja nie wiem, ile jest w Kraśniku Fabrycznym. My mamy jedną gimnazjum i jedną salę, naprawdę halę, taką, z której jesteśmy dumni. Reszty są oczywiście powiatowe w technikum. Niech się martwią tam, starostwo niech się martwi, w jaki sposób wykorzystać swoje sale. Ja sam mówię naprawdę z wielką odpowiedzialnością, że hala w gimnazjum jest wykorzystywana w ponad 100%. Dlaczego ponad? Dlatego, że w nocy nawet się ją wykorzystuje. Wykorzystuje się w soboty, w niedzielę. Ta hala pracuje, jest pokazana, że ona jest bardzo potrzebna dla miasta. I tak samo jest potrzebna tutaj, w tej części dzielnicy. Bo mimo wielu podobieństw, ale przecież historycznie to dwa Kraśniki. Niezmiennie tej przestrzeni nie zmniejszymy. Jest 8 km między jedną a drugą dzielnicą. Pozostałe sale to są sale sportowe. Sale tam, gdzie mają ćwiczyć nasze dzieci. I dzisiaj się zastanawiamy i słyszę, przecieram oczy ze zdumienia, że być może niepotrzebnie, bo będą koszty. Ale siedzi przewodniczący Rady Rodziców. I nawet nie odezwał się słowem, a przecież zapraszał mnie na spotkanie z rodzicami w szkole, że dzieci nie mają gdzie ćwiczyć. I dzisiaj jako radny nawet się nie żachnie, że przecież to one są potrzebne, że sala jest potrzebna w szóstce. Siedzi przewodnicząca związków zawodowych nauczycieli. Kiedyś mówi się o kosztach funkcjonowania, że dużo wydajemy pieniędzy na edukację. Nawet się nie odezwie i powie, tak, bo tam trzeba wydawać te pieniądze. Mówiła. Dobrze, to się cieszę. To się cieszę, że tak jest. To się cieszę. Tylko ja chciałbym, mówmy naprawdę, jednym głosem walczmy o niektóre rzeczy, które są potrzebne. Bo kiedy ustalamy rok temu, że są rzeczy potrzebne, dzisiaj okazuje się, że tak naprawdę to chyba źle. Nikt nie miał odwagi. Kiedy przyszli mieszkańcy z podpisami, siedli tutaj, prosili o Park Jordanowski. Nikt z Państwa nie miał odwagi powiedzieć, że Park Jordanowski jest niepotrzebny. Dzisiaj okazuje się, że duże pieniądze będzie generował koszty, że bardzo oświetlony, że piękny.
Tak, może będzie wyglądał nawet lepiej niż rynek w Dzierzkowicach. Może będzie nawet lepiej oświetlony. Trochę lepiej, bo tam też jest oświetlony. Bo tak ma być, bo jesteśmy w mieście, żyjemy, nie na wsi, tylko w mieście. I mieszkańcy zasługują na to, żeby Park Jordanowski był, żeby było miejsce rekreacyjne. On jeszcze dopiero powstał, a już świadczy o tym, że jest potrzebny dla mieszkańców Kraśnika. Jest potrzebny, bo widzimy. Proszę przejść. Nie wiem, czy ktoś był wczoraj na biegu sylwestrowym. Nie. Pewnie ja byłem nie. Przed biegiem. Przepraszam. Przed biegiem był. Jacek zaraz bieg. Świetnie. Nie. Proszę zobaczyć, jak jest potrzebny, ile osób tam jest i jak może naprawdę służyć mieszkańcom Kraśnika. Kosztowny? Tak. Oczywiście, że tak. Bo wszystko, co piękne, ładne, kosztuje. Nie ma czegoś takiego, że coś ładnego wybudujemy za darmo, za prawie za nic. Tak, tam trzeba, oczywiście dbamy o to, zrobimy tam ładne miejsce i to są pieniądze, które są, pochodzą z budżetu miasta naszego. Proszę Państwa, radna mi mówi odnośnie tego, że budujemy sale gimnastyczne, użyła słowa niekompatybilne, bo nie ma klas sportowych. Proszę Państwa, dzieci dzisiaj ćwiczą na korytarzu. Tyle razy to powtarzamy, bo nie ma miejsca, gdzie ćwiczyć. Ale pani radna by chciała jeszcze, żeby tam były klasy sportowe. Czyli żebyśmy zwiększyli z 6 do 10 godzin lekcyjnych WF-u w niektórych klasach, żebyśmy resztę tych dzieci, co jeszcze ćwiczą po jednej godzinie na 3, ćwiczą w sali gimnastycznej, żebyśmy je wypchnęli na korytarz. Tak? Chyba o to chodzi, bo ja nie innej logiki nie ma tego. Po prostu musi być baza sportowa po to, żebyśmy mogli myśleć o takich rzeczach jak klasy sportowe, żeby wykorzystać, żeby zwiększona ilość godzin była. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, to my mówiliśmy o oszczędnościach. To, że 16 milionów dopłacamy, to nie znaczy się, że nie próbujemy oszczędzać. Tak, próbujemy oszczędzać. Nie na dzieciach, ale na dobrym zorganizowaniu klas sportowych. Mówiłem, że klasy sportowe mogą funkcjonować i nigdy nie powiedziałem żadnemu dyrektorowi, żeby nie tworzył klas sportowych, a wręcz przeciwnie, namawiam. Ale niech to będą klasy sportowe, które nie generują kosztów. Niech ta subwencja, która jest zwiększona na każde dziecko i wynosi 1,3, pokrywała pracę tego nauczyciela. Bo my, jeżeli zrobimy klasę sportową, która liczy 15 osób, a najlepiej będzie to siatkarsko-koszykarska, albo pływacko-koszykarska, albo jakaś, 15 osób, 10 godzin wychowania fizycznego, dwóch nauczycieli, bo do siatkówki inny, do koszykówki inny, a pewnie dziewczyny osobno, chłopcy osobno, to jest po prostu cały etat, albo dwa nawet. Kto za to zapłaci, się pyta. Mówię, proszę bardzo, jednorodne grupy, powyżej 20 osób, które się zbierze. Proszę bardzo, tylko proszę Państwa, powstanie klasy sportowej to nie jest kwestia przybudówki dla nauczyciela, żeby sobie dorobił do etatu, bo to będzie nam generowało koszty, tylko niech to wynika z potrzeb, jakie są w mieście. Proszę, niech uprawia sport 100 osób, a 20 osób chętnych do tego, żeby ćwiczyć w klasie sportowej, a nie namawiania, a może przyjść, a trenuj, bo klasa sportowa powstanie, a później w trzeciej klasie gimnazjum musimy rozwiązywać klasę sportową, bo dzieci nie ma. Nie ma, nie znalazło się dzieci, bo już dzieci porezygnowały. Tak nie może być. Jeżeli mówimy o oszczędnościach, mówimy o klasach sportowych, to one mogą być, ale muszą być robione naprawdę z zaangażowaniem dużym. A poza tym, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, dzięki Państwu wydajemy na sport naprawdę duże pieniądze, wydajemy na związki sportowe i na kluby sportowe. Pytam się, co robią te kluby sportowe, instruktorzy, za których przecież my też płacimy. To jest po prostu przesunięcie tych instruktorów do szkół na etaty nauczycielskie i dodatkowe pieniądze. My dajemy te pieniądze naprawdę. I myślę, że sport w Kraśniku nie cierpi, dlatego że klas sportowych nie ma. Jeżeli będzie taka potrzeba, będą grupy zorganizowane, to na pewno będą. Proszę Państwa, słuchałem odnośnie budżetu obywatelskiego. Pan Piotr Iwan mówił
o matematyce, że z matematyką, z cyframi się nie dyskutuje. Ale ja jeszcze chciałbym jedno powiedzieć, panie Piotrze, z logiką się także trzeba liczyć, która jest też elementem pewnego rodzaju matematyki. Oczywiście, że możemy powiedzieć i pan może z troską pytać się, co z tym budżetem, mieszkańcy wypowiedzieli. Piękne przemówienie, populistyczne bardzo. Skąd pieniądze miały pochodzić z budżetu obywatelskiego, na budżet obywatelski? To przypomina, ze sprzedaży majątku naszego działu w strefie. Dzisiaj oczywiście, że ktoś powie, że to jest jeden budżet. Tak, tylko proszę państwa, w domu, jak mamy dochody, to nie mówimy, że te pieniądze poszły, że są w jednym worku. Tak, one są w budżecie w jednym worku, one nie są znaczone, ale logicznie musimy wiedzieć, że skoro nie ma dochodów, bo nie uzyskaliśmy, to nie możemy realizować tych inwestycji. Po co kredytu mamy dobrać? Zaraz będziemy mówić o kredycie. W jaki sposób jest pobierany, dobierany, jak my go realizujemy. Oczywiście, że te inwestycje budżetowe, które są, które mamy je zapisane, które miały być realizowane, leżą nam głęboko na sercu. Oczywiście nie leżą, ale i państwu też. Jeżeli będą pieniądze, będziemy je wprowadzać. Natomiast jeżeli nie ma tych pieniędzy, to nie możemy zrealizować żadnej inwestycji. Mimo że większość ludzi się opowiedziała, tak, wszystko dobrze, tylko trzeba było się zastanowić wcześniej nad tym, zanimśmy wprowadzali ten budżet obywatelski. I czy ktoś przyszedł, zapytał burmistrza, panią skarbnik, na ile możemy sobie pozwolić z tym budżetem obywatelskim? Że 2 miliony to potężne pieniądze. Naprawdę pieniądze, które są nierealne w mieście Kraśni przeznaczone na fajerwerki. I dzisiaj mówienie o tym, że mieszkańcy, to że to najbardziej potrzebna inwestycja, bo mieszkańcy się wypowiedzieli, bo to tak bezpośrednio się wypowiedzieli. Wszystko się zgadza, ale wy jesteście radnymi i wy ustalacie inwestycje, które są. I o tym budżecie, o którym mówimy, wy bierzecie odpowiedzialność. Bo jak nie, to przecież jakby było takie prawo, to radnych by mogło nie być, to mieszkańcy by o wszystkim decydowali w głosowaniu. Wy musicie podjąć tą odpowiedzialność na temat pewnych rzeczy. Panie Piotrze, ja rozumiem, chociaż tutaj troszeczkę brak mi logiki. Z jednej strony pan mówi, wyludnia się miasto, kto tutaj ma mieszkać, ale pan mi mówi, że blok, który pan stawia, fundamenty pan wybudował i wszystkie mieszkania sprzedane. Panie Piotrze, no to albo chcą ludzie mieszkać w Kraśniku, kupują mieszkania, albo wyjeżdżają i nie kupują. Pan mówi, że 4 bloki jeszcze będzie budował i na wszystkie oczywiście nie martwi się pan o chętę. Tak. Ale ja tak nie mówię. Dobrze, słuchamy taśmę zaraz. Ja to się bardzo cieszę. Nie mówię. Nie, ja mówiłem, że się wyludnia, że wyjeżdżają osoby. Natomiast ja się cieszę, że mieszkańcy chcą mieszkać w Kraśniku, bo Kraśnik naprawdę jest dobrym miastem do zamieszkania i cieszę się. Natomiast nie jestem w stanie spełniać też oczekiwań pana radnego Iwana, bo rolą nie jest mnie tutaj, naszą, miasta, wybudowanie bloków spółdzielczych. Gdzie koszty będą zmniejszone. Tak, to jest taka prawda, bo zmniejszenie kosztów budowy metra kwadratowego to wybudowanie, czyli pieniądze nasze, które są. Wspólne pieniądze na wspólny cel. Wspólne pieniądze na wspólny cel. Ja rozumiem, jakby pan mnie zapytał, panie burmistrzu, będę budował blok, mam nieuzbrojony teren, trzeba uzbroić. Radny, obowiązek nasz jest. Uzbrajać teren, budować drogę dojazdową. Tak, to wszystko musimy robić. Natomiast oczywiście będziemy robić i parking, wszystko po kolei, ale nie w takim stanie, że będziemy rezygnować z inwestycji, dlatego że musimy coś tam zrobić, rzecz, którą ja rozumiem pana, bo pan jest prezesem spółdzielni, pan dba o spółdzielnię, cieszę się bardzo i tak powinno być. Tylko chciałbym, żeby to było w sposób naprawdę trochę zrównoważony i racjonalny. Bo nie jesteśmy w stanie naprawdę wszystkiego spełnić od razu w tej chwili. Ja obiecuję, że jeżeli będą te pieniądze, znajdą się, to będą realizowane. Pani Agnieszka mówi mi o ulicy Kolejowej, o dzielnicy Kolejowej. Proszę państwa, w żadnej dzielnicy tyle razy nie spotykałem się, co z mieszkańcami ulicy Kolejowej. W żadnej dzielnicy.
Żadna dzielnica nie leżała mi tak na sercu. Powiedziałem, że to była dzielnica zapomniana, rzeczywiście inwestycyjna. Spotykałem się. Pani Agnieszko, to, że nie znalazło się w budżecie, ale przecież pamięta Pani boisko, które Pani zabiegała. Pochodziła Pani z mieszkańcami odnośnie budowy boiska przy szkole podstawowej numer 4. Przychodziła Pani, pytała, że trzeba, że koniecznie. Tak, ja rozumiałem to. I przypomnę Pani, że ta inwestycja też nie była w budżecie wtedy. Ona się nie znalazła w budżecie i potrafiliśmy znaleźć 280 tysięcy złotych na inwestycje. Dzisiaj Pani mówi, że od razu była zła. Nie była od razu zła ta inwestycja. Nie była zła. Przecież Pani nikt nie narzekał. Oczywiście, że są inne oczekiwania. Że są oczekiwania mieszkańców czy użytkowników, żeby była nawierzchnia poliuretanowa. Tak. I w tej rozmowie rozmawiałem i mówiłem, jeżeli będą pieniądze, znajdą się z oszczędności, obiecuję, że ta nawierzchnia będzie położona. My nie zmarnowaliśmy tych pieniędzy, bo to tylko i wyłącznie farba akrylowa, która zostanie przykryta tą nawierzchnią poliuretanową. Podłoże jest to samo, te same pieniądze. To, co mieliśmy wykonać, wykonaliśmy i bardzo dobrze. Dzisiaj wszyscy będą wiedzieć, że poliuretanowa jest potrzebna, bo dzisiaj na cemencie się ciężko gra. Proszę bardzo. Natomiast nie może być tak, że... Bo milion złotych, mam nadzieję, przeznaczymy na pomoc dla starostwa. Mam taką nadzieję, a mówię to z takim przekonaniem, że prawie jestem pewny, że inwestycja, która jest drogowa, 6 milionów, całość 10 milionów, zapis będzie, że nasz wkład jest proporcjonalny. Czyli jeżeli inwestycja będzie kosztowała 8 milionów po przetargu, to będę chciał, żeby także nasz wkład pomocy wyniósł do 20% mniej. I wtedy będzie nie milion złotych dany, tylko 800 tysięcy, a 200 tysięcy zostanie. I Pani Agnieszko, chciałem powiedzieć, że chciałbym, żeby te pieniądze właśnie trafiły też na kolejową, która mi leży bardzo na sercu. Proszę Państwa, tak to jest, że działamy i nauczony jestem, że te nasze działania, które tu są, są naprawdę populistyczne. Chcielibyśmy dać mieszkańcom jak najwięcej. Każdy by chciał być ten dobry, który daje, który może powiedzieć, że dzięki mnie droga została wybudowana. To jest przyjemne. Przyjemne jest być ważne. Natomiast chciałbym, żebyśmy się naprawdę kierowali nie takim żywym populizmem. Ale Pani Dorotko, może Pani wzdychać. Oczywiście, głęboko. Natomiast chciałbym powiedzieć, że musimy myśleć racjonalnie. Musimy mieć po dwóch stronach zawsze dochody i wydatki. Zawsze, codziennie. Jeżeli mówimy o... Bo się nie da. Nie da się dopłacać do wody, do śmieci, do biletów MPK i oczekiwać wielkich inwestycji. To Państwo decydujecie o tym. Oczywiście i cieszę się, że wśród, i tu mówię do Pana Tadzia, Panie Tadzio, się cieszę i skorzystajmy z tego, że jest dużo młodych radnych tutaj, którzy mogą tą swoją świeżością, mogą pokazać nam niektóre rzeczy, które nie są racjonalne, bo myśmy pewnie przywykli funkcjonowania w tym swoim naszym kręgu, ale czasami jest dobrze, będzie posłuchać, jak młodzi też zabiorą głos, radni i powiedzą swoje spostrzeżenia, takie świeżego radnego. Chciałbym jeszcze raz powiedzieć, ten budżet, który jest, który przeznaczamy 19 milionów złotych na inwestycje. To jest naprawdę, to jest budżet, kontynuacja tego budżetu inwestycyjnego, który rozpoczęliśmy rok temu. Chciałbym jeszcze o jednym powiedzieć. Oczywiście ja mówiłem, że do historii nie wracamy.
ale w tym budżecie zabezpieczyliśmy 1 300 000 na spłatę subwencji oświatowych. I one będą jeszcze, daj Boże, że będą rozłożone na 3 lata, tak jakśmy prosili ministerstwo. Jeżeli tak będzie, to co roku 1 300 000 będziemy musieli znaleźć pieniędzy. To, że Państwo się niepokoicie, że bierzemy kredyt, to proszę Państwa, tak, bierzemy kredyt, bo nie możemy powiedzieć mieszkańcom, że nie będzie inwestycji. To są pieniądze nieprzejadane, to są pieniądze, które są przeznaczone na inwestycje. Przypomnę, że spłacamy 3 miliony, prawie 400 tysięcy kwoty zasadniczej, 1 000 000, chyba 100 odsetek jest, czyli razem to jest ponad 4 miliony, plus do tego te pieniądze, które spłacamy z subwencji oświatowych, to Państwo widzicie, że tak naprawdę miasto się nie zadłuża, ale musimy wykorzystać naszą szansę inwestycyjną. Musimy wykorzystać szansę naszą inwestycyjną, bo dzisiaj każda inwestycja jest o wiele taniej, wykorzystując sytuację na rynku, gdzie możemy je robić taniej, oszczędniej, bo po przetargowo wychodzi naprawdę to taniej. I wykorzystajmy to, że nawet to zadłużanie się, w cudzysłowie, bo tak naprawdę się miasto nie zadłuża, tylko bierze kredyt, to per saldo wyjdzie dla nas korzystniej, bo te inwestycje będą taniej wykonywane. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Radny Tadeusz Pąta, proszę. Panie Rado, chciałbym go króciutko do tego, co pan burmistrz powiedział. Ma rację pan burmistrz, że ten mój przydługi wstęp dotyczący zasad gospodarowania i kształtowania budżetu zakrawał na swoisty truizm, ale sądziłem, że warto o tym pamiętać, bo to szalenie ważne, żeby pewne decyzje podejmować świadomie. I chcę powiedzieć, że wszystkie późniejsze wystąpienia, które jakoby sugerowały, że ja proponowałem zabranie pieniędzy z parku, po pierwsze, że nie padł taki mój wniosek, więc nie wiem, do czego to było odniesienie. Po drugie, pani skarbnik wyjaśniła mi, że to nie są dodatkowe pieniądze na te inwestycje, tylko przesunięcie płatności. Temat dla mnie przestał funkcjonować. Czyli to zadanie, które jest, które sam powiedziałem, że jestem z tego dumny, wymaga zakończenia poprzez zrealizowanie odroczonej płatności. Koniec, kropka. Wyjaśnienie pani skarbnik mnie w pełni satysfakcjonowało, więc wszyscy, którzy raczyli się później na mnie pastwić bezzasadnie, jakoby nie do końca słuchają, co na tej sali w dyskusji pada. Ja z kolei chcę powiedzieć tak, że z racji mojego dość bogatego doświadczenia i udziału w tego typu sesjach więcej niż kilkunastokrotnego, mogę powiedzieć, że dzisiejsza dyskusja była bardzo spokojna, powiedziałbym, dość merytoryczna, powiedziałbym, pozbawiona politycznych ataków. I myślę, że pan burmistrz, niezwykle spokojny człowiek i z reguły bardzo opanowany, siejący na nas wszystkich zgodę, dzisiaj ma, podsumował nas zbyt ostro, zarzucając populizm, bo ja, gdyby tak na spokojnie, bez emocji, rozebrać te wszystkie głosy, które tu padły, to żaden z nich nie chciał panu burmistrzowi dokuczyć, nie był atakiem ani personalnym, ani politycznym, no chyba, że chcemy takiej rady, że przedstawi burmistrz projekt, a wszyscy wstaniemy i bez dyskusji, bijąc brawo, podniesiemy rączki, akceptując go. Więc
Myślę, że niepotrzebne są te emocje, bo w moim przeświadczeniu każdy ma prawo, bo ma inną wiedzę, bo ma inne doświadczenie, zgłosić tutaj na sesji, bez złośliwości, swoje oceny, odczucia, propozycje, a pan burmistrz zbiera to w to, co można i większość decyduje. Więc sądzę, że dzisiejsze podsumowanie naszej dyskusji było przez pana burmistrza zdecydowanie dla nas zbyt ostre. Dziękuję panu radnemu. Pan Bartłuka. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, zostałem tutaj przywołany do głosu. Panie burmistrzu, pan wie, że ja jestem orędownikiem tej budowy sali gimnastycznej przy Szóstce. Pan wie, jak dzieci, w jakich warunkach ćwiczą na korytarzach. Dzięki rodzicom udało się pozyskać na tą halę 750 tysięcy. Przy wsłuchiwaniu się dyskusji nie było wniosków o wykreślenie tego punktu, dlatego nie zabieram głosu. Ale za budową sali gimnastycznej tu przy Szóstce i w przyszłości przy Piotrcach będę głosował zawsze na. Dziękuję. Dziękujemy. Czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos w dyskusji? Jeżeli pan burmistrz, proszę bardzo. Oczywiście, panie przewodniczący, szanowna rado, jeżeli odczuliście państwo, że rzeczywiście się zagalopowałem, przepraszam bardzo, ale to nie miałem absolutnie na celu nikogo urazić i nie. Natomiast pewnie wywołując tak, to też chciałbym, żebyście, ja wiem, że pan Hubert Trukan jest w Radzie Rodziców i tak dalej, tylko proszę państwa, naprawdę czasami zabierajmy też głosy, nie patrząc na to, że budżet to propozycja burmistrza, że pewne rzeczy wypływają od burmistrza i że to dobrze, ale po cichu myślimy, że to dobrze. Myślę, że powinniśmy zabierać głos i wyartykułować to czasami, bo to ważne jest, żeby ten głos był nie tylko, bo przecież budowanie hal i sal dla naszych dzieci to nie widzimy się burmistrza Włodarczyka. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że zawsze zabiegamy za tym, żeby dzieci w godnych warunkach ćwiczyły. Natomiast nie miałem absolutnie na celu nikogo urazić. Tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze chętni do zabrania głosu w dyskusji? Jeżeli nie, to 15 minut przerwy. W duchu zgody proponuję na herbę. Wow. Gracias.